Dzisiaj pokój na kontynencie zależy od sytuacji poza kontynentem. Wobec tego trzeba się przeprosić z polityką zagraniczną. Unia Europejska, która nigdy nie miała jakoś wielkiego serca, ani potrzeby, ani też nie była wymyślona jako aktywny aktor polityczny z instrumentami, które pozwalają na świecie wpływać na to, co się dzieje na świecie. Dzisiaj coraz bardziej się to wydaje nieuchronne i właśnie przewaga czy rosnąca potęga Chin i te zmiany w Ameryce wymuszają takie zmiany. Na przykład dzisiaj Komisja, Unia Europejska zmieniła swoją definicję czy podejście do partnera chińskiego. Znaczy nie mamy ambicji, żeby wpływać na zmianę postawy Chin, tylko pracujemy nad narzędziami, które pozwolą nam się obronić przed działaniem Chin jako naszego rywala. Na przykład zabezpieczając się przed zakupami, które czy szukaniem zakupów po korzystnych cenach na terytorium Unii Europejskiej wśród biznesów, które mogą obecnie nie działać najlepiej, jest to świetny moment do tego, żeby je po prostu kupić. I takie już propozycje wysuwają właśnie przedsiębiorcy z Chin. Tak, i dzisiaj jest to jedno z największych zagrożeń, o którym się mówi w Brukseli, ponieważ te osłabione rzeczywiście przedsiębiorstwa unijne mogą stać się łatwym łupem partnera, którego w tym wypadku uważamy za rywala, jeśli chodzi o model polityczny. Natomiast Chiny są naszym konkurentem w świecie technologicznych rozwiązań. To jest zupełnie naturalne, więc Unia Europejska nie szuka zwady, nie szuka konfliktu, ale po prostu musi spróbować lepiej wykorzystywać na świecie swoje atuty ekonomiczne, bo w tym wyrażałaby się ta suwerenność strategiczna Europy.